Ile minimalnie trzeba mieć lat, by móc w Polsce startować na WP? No i 35. Dobrze. W wyborach na prezydenta. Tak. Ty. Co zrobiłeś już? Nagrałeś? Nie nagrałem. Ty. Dobra, to jeszcze raz. Musisz kliknąć wcześniej. Dobrze. Nie nagrywaj tego. Tego nie nagrywaj. Dalej, daj spokój. Ile minimalnie trzeba mieć lat? Odpowiada Piotrek. 35. Nie no, stary. Dobrze. Nie, ale teraz zaczyna się kliknąć, bo to ile trzeba mieć lat, a te 35. No. Ustawione. Ale no, żeby nie było, tak było wcześniej. Po prostu się nie nagrało. No. A właśnie, bo ludzie pytają o te przyciski. Są normalnie przyciski dla psa do nauki. Odpowiada Czarek. Ale są połączone z komputerkiem i zaprogramowane tak, żeby tak gadały. I tyle. Nie kupicie tego. Bezcenne. Nie zła p***a, to wiesz gdzie jest? Wiem. Myślałem, że na mnie skierujesz kamerę. Nie mogę, bo byś mi się w kadrze nie zmieścił. Jakie państwo jest uznawane jako... Niemcy. Źle. No i teraz... Jako kraina smoków. Odpowiedź to Chiny. No. Widzisz? A to nie jest Polska, Kraków, Wawel, nie? A dobrze przerwałeś, bo widzowie tam... No, pisali w komentarzach, żeby przerywać, jak ktoś kliknie wcześniej. Pytanie typu tak lub nie. Czy Polska... Odpowiada Piotr. Tak. Nie. Kurde! Trzeba im nalać soczek z ogórków. Tym razem pijemy soczek z ogórków. O fuck, ale dużo. No ile ty pojebacie? Co jest? O kurde! Bez pieprzu. O, od następnego razu zakaz geograficznych pytań jest. Nakaz. To jakieś przysłowie. Ogórek, ogórek. Odpowiada Piotrek. Ci w dupę. Zielony magazyn teorek. Dobrze. A, to jest przysłowie. To jest piosenka. No to jest piosenka. Ja piosenka. Ku... No ty. A, czyli to nie jest do TikToka, tak? Nie. A. No co? Będą komentarze, że jesteśmy jak... Chcemy być jak pasu. A ja nie chcę być jak pasu. To jest... Nie chcę być z... Dobra, pierwsze pytanie. W którym roku był chrzest Polski? 966. Dobrze. Bardzo dobrze. Dziękuję. Drugie pytanie. Z jakiego kraju wywodzi się Halloween? Ciężkie pytanie. Z Irlandii. Z Irlandii. Dobra. Z Irlandii. Dobrze. Drugie pytanie dobrze. Dobrze. Drugie pytanie dobrze. W jakim kraju znajduje się Asturia? Asturia. Dobra, powiem ci, że to jest... Półwysep Iberyjski. Półwysep Iberyjski. Czyli gdzieś Hiszpania, tak? Gdzieś tak. Tylko jaki kraj? Hiszpania. Dobrze. Gratulacje, jeszcze... wygrałeś 10 zł. Dobra, ale teraz takie inne pytanie. Bardziej, no? Co sądzisz o polskiej policji? Polska policja... Czy to jest w porządku, że... To ciężka jest sumie, sprawa, znaczy, Mordko, nie, ciężka nie, sprawa, nie? Moim zdaniem spoko, że na przykład przyjeżdżają na Nowy Świat i w marynarza się bawią. No to ci słyszę. W murarza, w murarza. No w murarza, oni wiesz, oni blokują ulicę, wiesz, łapią się za ręce. Spoko event. Spoko event, no event dobry. No i widzisz, to jest murarz. To jest nie przejdziesz, nie? Widzicie, widzowie? Jak kogoś złapią, to do muru się ustawiasz i nie przejdziesz. Tak, już nie bałem się murarza, nie? Dzisiaj, jak się goliłem, nie? Tak normalnie sobie nałożyłem piankę na mordę i w ogóle wziąłem maszynkę i zacząłem konią zęby myć. Coś mi od i maszynką normalnie zacząłem zęby myć. Kurwa, i zastanówcie się, czy on jest poważny. Stoi chłop na dworze pod galerią na laptopie. 12 tysięcy wyświetleń w półtorej godziny. Jota. O 30% więcej niż w przypadku innych shortsów. Widzisz, wiesz, ja myślałem, że inaczej się skończy ta historia z maszynką. Że chciałeś ogolić twarz, a ogoliłeś pis. Dobra, poczytajmy komentarze. Filip to pierwsza wygrana? O, to zdajkuje. 2020 Brytania? No tak. Siedziba Orlenu znajduje się w Warszawie. Tak, w pis. Ej, ale wiesz, że ja chyba nie sprawdziłem wtedy tej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że w Płocku. Ej, serio, patrz. W Warszawie? No to gigi. Ale po prostu źle ten. Co? Coś jest na pewno w Płocku. No, no rafineria chyba. Filipek w końcu wygrał. No i serduszko dajemy dla takich komentarzy. Widzicie? Warto zostawić komentarze. Co? Nie oślepiacie? Nie. Jest bardzo fajnie, bardzo przejrzyście. Oślepia mnie Czarek Walczak piszący coś na grupie, że nie widzę gdzie mam skręcić. Ja
pojawią, gdzie masz skręcić. Skręcę ci kark. Pytanie do ciebie. Jedziesz sobie prawym pasem, prawda? Nie, na przykład na takiej drodze. Nie, jedziesz prawym, wyobraź to sobie. No. Jedziesz prawym pasem. Czekaj, wyobrażę sobie. No, ale sobie wyobraziłem. Nie, no czekaj. On myśli, że długimi mu zaświeciłeś. A to nie, jesteś na stopchamie śmieciu. Record video. Chcesz skręcić na skrajny lewy. No. Co robisz? Jak to co robię? Co robisz? Patrzę w lusterko, jeśli mogę skręcić, wrzucam kierunek. Zależy, czy są dwa pasy, czy trzy. Są trzy. Trzy. No. Najpierw zjeżdżam na środkowy. Dobra. Wyłączam kierunek, jadę prosto. I co patrzę znowu dalej? W lusterko. Wrzucam kierunek, jak jest wolne, to skręcam. No i co robisz z kierownicą? Skręcam. No to jesteś w barierkach. Ty masz downa? Musisz też skręcić w prawo, nie, tak? No, nie, musisz już wyprostować. Już skręcam na prawo. No, czyli skręcić kierownicę w prawo. Nie skręcić, wyprostować. Chyba ty. Co nie wie? Bym skręcił. Bym samochód wyprostował. Tak, słucham. Wiecie, że w samochodzie jest moja kurtka? Tak. Co? Tak. No to świetnie, bo dwie moje pozostałe kurtki są w moim samochodzie. I co ja mam założyć? Dwie bluzy. Nie wiem, ale udowodniłeś mi, że po prostu nie czujesz się bezpiecznie w tym samochodzie. Bo ja nie wiem, czy ty na przykład będziesz chciał skręcić do McDonalda i nie wypi***ć płot, bo nie odkręcisz kierownicy. Mnie interesuje twoje poczucie bezpieczeństwa, tak szczerze. Ale jesteśmy w jakichś podziemiach Cinema City i spróbujemy znaleźć coś ciekawego. Śmietnik, to nic ciekawego. Poszło. Ty, żeby tu ochrona nie podjechała zaraz, kurwa. Nie, to jest kurwa żarciem dobrym. No, Chińczykiem. No, i koniec wycieczki, dobra. Znaczy ja nie chcę nic za***, co nie? Żeby nie było, kurwa. Ej, patrz, wiesz co to jest? Tam za tym mieszkaniem nie będzie. Chodź. Tu jest... Poczekaj, to jest dziura w domu. Dyrekcja, a ty. Zapleczę. Poczekaj. Dobra, ogólnie wypier... nas z centrum. I teraz mamy misję, żeby wrócić do kina, bo jeszcze jeden film nam został i to ten najlepszy, co nie? Co chcemy obejrzeć. Dlatego... Jakimś sposobem trzeba to zrobić. Gość na hulajnodze za nami zapierdala. Kurwa, on nie mógł nas widzieć, jak wchodzimy na górę. Ktoś mu zaczął krzyczeć. No ale to ktoś mu pewnie powiedział na kamerach, że kręcimy się jak gówno w przeramblu. W sumie racja. Ty, ale tam on by po schodach nie wjechał, kurwa. On by się kręcił po parterze.